Dzień dobry, witajcie. Kiedy zaczynałam przygodę ze swoim własnym ogrodem, kupowałam, wysiewałam i przynosiłam od znajomych wszystko, co się tylko dało, aby jak najszybciej coś rosło, kwitło i zdobiło. Po kilku latach zaczęłam dochodzić do wniosku, że jest ok. Z tymi roślinami idzie mi dobrze, podobają mi się i nadal chcę je mieć. Ale chyba istnieją także inne gatunki warte uwagi. Na tym etapie wskakuje się na ciut wyższy poziom wtajemniczenia i zaczyna się szukać, czytać, przeglądać oferty szkółek internetowych lub podglądać, co tam ciekawego mają u siebie inni youtuberzy. Tak to wygląda i nie ma co ukrywać, że tak się dzieje. Bo niby skąd brałaby się nagle moda na takie czy inne rośliny? Jeden u drugiego podgląda i popularność niektórych roślin sięga zenitu. No i cóż takiego oryginalnego w ciągu wielu lat pojawiło się u mnie? Już Wam mówię. Nie wszystko jest ściągnięte z YouTube'a, o czym zaraz się przekonacie. Większość tych oryginałów znalazłam całkiem przypadkowo, kupując rośliny przez internet i trafiły do mnie jako tak zwane trojaczki na próbę. Mam taki system, że nowości kupuję po 3 sztuki, aby w razie W zostało coś na zapas. Dawno temu do ogrodu trafił przetacznik goryczkowaty. Urocza bylina kwitnąca kwiecień maj stanowi super pożywkę dla pszczół na początku sezonu. Z kwiatami dorasta do około 50 cm, a same kwiatuszki przypominają maleńkie bratki. Druga bylina to knautia, lub inaczej świerzbnica, równie lubiana przez owady. Dość wysoko wypuszcza pędy kwiatostanowe, kwitnie bardzo wyrazistym różowym kolorem. Trzecia to orzanka hyrkańska. Bardzo fajna bylina na słoneczne miejsce. Przypomina trochę szałwie, trochę przetacznik kłosowy. Zakwita w lipcu obfitymi kłosami w kolorze lila róż. Kolejna bylina to rudbeckia Green Wizard. Zupełnie inna niż te, które znamy z rodziny rudbeki. Jej oryginalność tworzą szyszkowate kwiaty, które są uwielbiane przez zapylacze. Bylina dość wysoko wyrasta, bo na około 160 cm, ale warto ją mieć właśnie ze względu na te niespotykane kwiaty. Pięknie się odnajdzie wśród wysokich traw. Inna ciekawa rudbeckia to odmiana Little Henry bądź Henry Eilers. Nie wiem do końca, która nazwa jest właściwa, ale kupiłam jako Little Henry. Tak czy inaczej, wyróżniają ją fantastyczne, rurkowate płatki kwiatów. Nie rozwijają się do końca i pozostają takie właśnie rurkowate do końca sezonu. Nie wiem jak Was, ale mnie ona urzekła. Kolejna na liście jest świecznica zwana pluskwicą, choć nie wiem skąd ta nazwa się wzięła. U mnie jest odmiana o ciemnych liściach, które w sezonie pięknie kontrastują z kępami liści funki. Świecznica sprawdza się w półcieniu, gdyż w pełnym słońcu liście ulegają przypaleniu. Ma palowy korzeń, więc nie cierpi przesadzania, o czym trzeba wiedzieć, wybierając dla niej miejsce. Kolejne miejsce zajmuje wrotycz pospolity. Ten sam, który spotykamy jako dziko rosnący przy torach kolejowych czy na starych łąkach i nieużytkach. Mało kto ma go w ogrodzie, a tymczasem może tworzyć cudne, wysokie piętro rabat naturalistycznych. Poza tym żółto-cytrynowy kolor ożywia rabaty, a sporządzona w sezonie z wrotyczu gnojówka odstrasza pędraki i inne robale żerujące w ogrodzie. Jeszcze wyższe piętro na rabacie może tworzyć przegorzan pospolity lub przegorzan bonacki.
Są to dwie odmiany oryginalnego, nieco kłującego cuda, które kochają pszczoły i trzmiele. Przegorzan pospolity jest wyższy i ma bladosine, kuliste kwiaty, natomiast przegorzan bonacki jest niższy i ma cudne, niebieskie kwiaty. Na zdjęciach widać zasadniczą różnicę w kolorze. Ich wadą są niestety zasychające od dołu liście, więc warto upchać go na tyły rabat i podsadzić czymś niższym od przodu. Przy nagrywaniu tego filmiku przypomniała mi się jeszcze jedna fantastyczna bylina – baptysja. Kupiłam 3 lichutkie sadzonki, dosłownie każda z nich miała jeden pęd i drobniutkie korzonki, więc trochę czasu im zajęło, zanim zaczęły wyglądać i pokazały kwiaty. Baptysja ma nieco łubinowate kwiaty, a oprócz tego bardzo ładne, ozdobne liście. Gdyby ją wyeksponować, to na pewno nikt nie przeszedłby obok niej obojętnie, bo ma swój wyjątkowy urok. Minus to palowy korzeń, więc znów trzeba przemyśleć stanowisko, aby nie męczyć jej niepotrzebnym przesadzaniem. Stanowisko dla niej najlepsze będzie słoneczne, wygrzane i osłonięte od wiatru. Na koniec postanowiłam dodać orlaję i aminek egipski. Dwie rośliny traktowane jako jednoroczne, ale lubiące się wysiewać. Co do orlai, to tak, zgadzam się. Lubi sama wędrować po ogrodzie i pojawia się to tu, to tam. Ale aminka spotkałam tylko raz gdzieś pod różami, gdzie po prostu nie wyplewiłam wszystkiego wiosną. Kupiłam nasiona ze zwykłej ciekawości i tak od tej pory zostały u mnie na kolejne lata. Zarówno orlaja, jak i aminek zakwitają na biało parasolowatymi kwiatami i przepięknie zdobią rabaty, rozjaśniając całe kompozycje. Takie rośliny chciałam Wam dzisiaj przedstawić z kolekcji ogrodu Klaudyny. W sezonie niektóre z nich czasami umykają uwadze albo są mniej wyeksponowane z racji małej ilości. W tym filmiku miały wreszcie swoje 5 minut. Jeśli filmik się spodobał, to wiecie co robić. A tymczasem dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego odcinka. Cześć!